pięknie jest, bawimy się. Druga mapa w pojedynku polskiego Terrana Spirita, Skyzy Gaming, Piotr Walukiewicz z Riangiem. Z Koreańczykiem mierzy się Spirit. Riang przegrał poprzednią mapę, było to Altitude. Ta pierwsza mapa trwała chyba kilkanaście minut około. Także miło, dobrze. Dobra. No to by tak dalej. Jeżeli Spirit wygra z Riangiem, to potem prawdopodobnie Cure albo Gumiho, więc kolejne bardzo ciężkie TVT. Dobra. Fabryka w budowie Spirita. Tutaj mamy reaktor, koszary. Riang tylko się rozejrzał, czy Spirit zrobił mu jakiś proxerax, ale nic z tych rzeczy. Chociaż czasami Spirit to gra. Zdarza się. No i teraz zaparkował w naturalu Reaperem. Jakby tutaj przyszła jakaś drona, czy inne coś, to ten. Tutaj mamy pewne stworzenie, tudzież istotę. Aha, już... Okej, już nie mamy. Już się schowało. Tymczasowo wyciąga się SCV z rafinerii, żeby przyspieszyć budowę ekspansji, żeby przyspieszyć budowę wszystkiego, co potrzebne, bo gazu akurat przez chwilę Spirit tak dużo nie potrzebował. No i teraz elegancko ma wyliczone Polak, że SCV ze Starporta wraca zbierać gaz. No teraz taki błąd, że w sumie 4-3 ma na rafinerii, ale już to poprawił. Takie lekkie niedociągnięcie. No jak widać, Spirit gra trochę tak, może mniej typowo, bo gramy diwaki. Ale podoba mi się to otwarcie, bo zobaczmy, że Riang zagrał minę, więc jest przygotowany na atak frontalny bardzo dobrze. Ale Spirit akurat gra Medivaka z Helionami, czyli przeskoczy przez płot i być może obali Terrana. To nam czas pokaże. Jest tutaj Reaper Spirita. To niestety, jeżeli wejdzie, no to po prostu padnie od miny. Ale może lepiej właśnie, żeby mina w Reapera niż w Medivaka czy te Heliony uderzyła. No, trzeba będzie to szybko zrobić, trzeba to dobrze zrobić. Ciekawi mnie ten Reaper, jeszcze na niego rzucimy okiem za chwilę. A, zakolejkował Spirit, fajnie, żeby on tam skoczył. Dobra, szybkie ujęcie na Reapera, pyk, i po Reaperze. I wracamy do Helionów. Dobra akcja, moim zdaniem, za 3 Heliony, 8 SCV. Warto było, no jeszcze ten Reaper, ale on tutaj tak z każdą minutą oczywiście ma coraz mniejsze znaczenie. Dobrze, dobrze. Widać, że poluje na to jedno SCV, tak czuję. Chciał kliknąć, chciał. Ajajajajaj. Chciał doklikać to jedno SCV, no połasił się, ale nie wyszło. No teraz już jest cyklon, więc lepiej Medivakiem się ulotnić. Oho. Dobra. Wyliczył matematyk Spirit, że teraz mu zmarnuje 50 energii na tym autoturecie, a i tak ucieknie Medivakiem na pewno. Tak było. Teraz kolejna akcja Spirita, czyli autoturet od Ravena w ekonomię przeciwnika. To jest mądry pomysł, bo te wcześniej obite SCV, oczywiście, no kto będzie naprawiać wcześniej obite SCV? Na pewno nie Rianko. Nie widział tego Ravena teraz, Koreańczyk. To jest ważne. No i przydałoby się autoturetem właśnie podokańczać te ranne SCV-ki. W sumie są tylko dwie, ale... Też to jest pewne ułatwienie. Dobrze, dobrze.
wszystko w miarę zabezpieczone, ale jednak bardzo, no bardzo niebezpieczne jest Riang z tymi trzema Ravenami. Tutaj będzie oczywiście kolejny Raven i autotura do Naturala, tylko przypadkiem kliknął Supply Depot. No kurczę. Cyjcznik to szybko niszczy. No dobra, Piotr wrócił. Ej, chwila. Wow, dobra, przepraszam, on stracił jednego Ravena. O, to bardzo źle. Bardzo źle. Leci kontratak. W nim tak naprawdę cała nadzieja, bo jakby Riang wiedział, że tutaj jest tak mało rzeczy, to czuję, żeby po prostu wjechał i to rozwali wszystko. No naprawdę może tu wjechać i wygrać. Dobra, lecimy, lecimy. Tutaj kolejny autoturret. Zaraz będzie poświęcony. Widzę, że już się rozstawia Riang na eko, na produkcji, przepraszam, żeby po prostu Spirit go nie pokonał. Czy jest ten steampack, czy go nie ma. Okej, okay, wbiegamy w Naturala, bo jednak do pierwszej bazy Spirit nie może wejść. Kurczę, no, żeby dużo tego zniszczył. Tam Riang rzucił chyba skana. 14 CV zniszczonych, ładny wynik, no ale tutaj jest naprawdę potęga Rianga. Boję się, że on tu wejdzie i wygra. Już za momencik. Tutaj Siege Tank jeszcze został zniszczony. Tu kolejny autoturret postawiony. Znowu no wielka okazja dla Rianga według mnie. Dużo marinów tutaj jeszcze na rampie. Ciekawe, czy Riang zaatakuje. Plus jest taki, że ma tylko dwa tanki. To nie jest tak wiele. Znowu podbiera swoje jednostki Riang. No, czas gra teoretycznie mocno na niekorzyść Koreańczyka. Jeszcze dropa robi Spirit. To jest kaskader. Oła, będzie Liberator. Dobra. Taka układanka. O, jak to wygrać? Jak to rozegrać teraz? Nie dosyła za bardzo posiłków z Riang, Spirit... A nie, bo on zrobił tutaj oddział do flanki, okej. Okay. A to nawet może i mądrzejsze. Tutaj jeszcze trzeba zapakować te jednostki, zrzucić je tu i potem ze CV-kami to pewnie wszystko będzie przełamywać Spirit, ale to jeszcze za chwilę. Jeszcze musi się uzbroić w cierpliwość. No i dopiero potem wjeżdżamy. Spirit skanuje. W ogóle to jest piękne, że te jednostki tutaj zostawił Riang, bo on się spodziewa kontrataku, a tymczasem Spirit robi najlepszą możliwą rzecz, czyli właśnie przełamanie tego miejsca, bo tu jakby jest Riang tutaj dosłał wojsko, to lepiej wtedy robić kontrataki, a tak? No to wjeżdżamy. Autotretów bardzo dużo posiada Koreańczyk. Jest przełamanie. Tutaj wjeżdża, Spirit tu wjeżdża. No pozamiatał go. Pozamiatał. Okrążył, zniszczył, unicestwił. Klasa. No i brawo, Piotr. To właśnie była najlepsza możliwa decyzja. Mega, mega dobre. Ciekawe, co on jakoś wiedział, czy się spodziewał, czy jakoś, nie wiem, wyczuł, że Riang nie dosyła tutaj więcej jednostek, albo to może i tak była najlepsza w jego oczach decyzja w każdym scenariuszu. Doskonale. No i kochany, teraz to Malina, teraz to lecimy. Jeden Medivac bardzo ranny, ale on specjalnie zostanie tak ustawiony troszeczkę z tyłu, żeby Viking go pierwszą salwą nie zniszczył, ale będzie dojazd. Doskonale, wchodzimy. I na tego tanka, czy nie na tanka, nieważne na co. I tak Spirit ma za dużo jednostek, żeby Riang z tym mógł debatować. Wyłącza jednego z siege tanków Koreańczyk. Poczekaj, chociaż tutaj no to wszystko trochę poobijane. No ale nie, no jest zwycięstwo. Piękne. Spirit wygrywa 2-0. Klasa. Mega dobre to TVT ostatnio Spirita. Doskonale. Także za chwilę... O, to za dłuższą chwilę. Spirit zagra z kolejnym zawodnikiem, to my może coś innego zobaczymy jeszcze. A i akurat zaczął Ratata grać z Darkiem. Maxpex już z kreatorem też skończył. A jak to zrobić tutaj? Ej, to jest... Okej, okay, to może coś takiego. Kiedy będą placy? Placy będą już niebawem. No, ale to jeszcze się trzeba wstrzymać. Cure jakoś długo z Erikiem gra. Może dzisiaj się Cure'owi nie spieszy, bo w ogóle on wczoraj jakoś chyba od 8 rano grał. Albo przez całą noc, no. Miał ciężką noc z Cure. A dzisiaj może tak będzie powolutku. Dobra, idźmy dalej. Myślę, że Dark Ratata... No w sumie Dark Ratata to jest jedyny mecz, jaki aktualnie możemy zobaczyć. Chyba, że Cure z Gumich ograją, a tutaj nie zaktualizowali wyniku. Ale tak czy tak, to raczej najpierw się skończy Dark na Ratata. Dobra. No to chwileczkę.